Ostatnio w Akademii Tańca. Jeżeli uda wam się wystawić 7 z 12 tancerzy do drużyny na zawody międzynarodowe, odejdę na zawsze. To jak myślicie, kto wygrał? No! West! Max! Gratuluję, Sierro, wchodzisz do drużyny na zawody. Eldon, przykro mi, Hunter. Teraz moja kolej. Wiem, co powinienem zrobić. Co się dzieje? Walkover. Moje gratulacje, Riley. Wchodzisz do drużyny. To drugi dzień bezpośredniej rywalizacji. Pierwszy dzień był bardzo trudny. Straciliśmy kilkoro z Akademii Tańca i liczę, że nikogo dzisiaj już nie stracimy. Jeżeli 7 tancerzy elity dostanie się do drużyny na międzynarodowe, to nie tylko będę kontrolował zespół, ale też przejmę władzę nad studiem Kate. Próbujcie! Na chwilę obecną Akademia Tańca prowadzi z elitą 4-3 i pozostało nam jeszcze 5 starć. Dalej, Chantal. Tak, dziewczyno. Dalej, no. Dalej. Mackenzie rywalizuje z Chantal. I obydwie są z elity. Niezależnie od wyników w drużynie pojawi się nowa twarz. Oby tylko wygrało mniejsze zło. Chantal jest bardzo skoncentrowana. Bardzo wyraźnie widać, że w tym momencie nie myśli o niczym innym poza tą solówką i tym właśnie pojedynkiem. Wiem, jak się angażuje i jak jest ambitna. I wiem, że liczy, iż pewnego dnia zostanie kapitanem. Myśl, że rywalizuje z kimś z elity, jest okropna, ale nie mam wyboru. To drużyna na międzynarodowe. Zrobię wszystko, żeby w niej być. Ciężko jest wybrać między Chantal i Mackenzie. Znam je z elity i wiem, że to wspaniałe tancerki. Ale mam wrażenie, że solówka Chantal była lepsza. Dobrze. To kogo wybieracie? Chyba ciebie, Chantal. Gratulacje. Dzięki. Chantal wygrywa, a to oznacza, że mamy remis 4-4. Dzięki temu Lucien jest o krok bliżej do przejęcia Akademii Tańca. Akademia Tańca. No dobrze, Jen. Do dzieła. Teraz starcie pomiędzy Jen i Chloe. Jeżeli Chloe pokona Jen, to znowu wyprzedzimy Luciena. Szliśmy łeb w łeb w całej rywalizacji. Nadszedł czas, żeby Jen przejęła dla nas inicjatywę raz na zawsze. Wow! Wspaniale! Wiem, że Chloe jest świetną tancerką, ale tancerze elity wymiatają. Bardzo się teraz denerwuję. Przyznam nawet, że nie bardzo zwracam uwagę na to, co się dzieje. Bycie w zespole to dla mnie wszystko. Nie wiem, co zrobię, jeśli przegram ten pojedynek. Ha! Bardzo dobrze, Jen! Nie chcemy, żeby Chloe przegrała. Wygrywała z nami na regionalnych i krajowych. Nie chcę, żeby odeszła. Chcę, żeby była w drużynie. Kiedy zaczęłam tańczyć, coś mną owładnęło i naprawdę dobrze mi idzie. Jestem bardzo zadowolona ze swojego tańca. Chloe jest
absolutnie niesamowita. Jestem pod ogromnym wrażeniem siły, jaką pokazuje w tej solówce. Nigdy nie widziałam, żeby tak tańczyła. Chloe zdecydowanie wygrała to starcie. Z radością na nią zagłosuję. To teraz jest 5 dla mnie i 4 dla Luciena. Tak, Nick! W kolejnym starciu Nick zmierzy się z Talią. Stresuje mnie ten pojedynek, bo Nick to fantastyczny tancerz. Trochę się denerwuję, bo Nick wykonał właśnie ponad szpagat, a ja tego nie potrafię. Mam nadzieję, że Talia dostanie się do grupy A. Po pierwsze dlatego, że jest świetną tancerką, a po drugie miło, kiedy Talia jest w pobliżu. Czuję, że solówka idzie mi bardzo dobrze. Daję z siebie naprawdę wszystko, bo wiele to dla mnie znaczy. Stresuje mnie oczekiwanie na to, kogo wszyscy wybiorą i liczę, że będę nadal w drużynie. Dobrze. To co myślicie? Gratuluję! Niemożliwe! To mam teraz 6 punktów, a Lucien 4 punkty. Jeszcze jedna wygrana Akademii Tańca i zachowam studio. Wylosuj dobrze. Amanda! Amanda! Przykro mi, że musimy się zmierzyć. Też mi przykro. To jest po prostu najważniejszy z dotychczasowych pojedynków, bo jak go wygramy, to zatrzymujemy nasze studio. Making friends was by no means my strong suit. Then all my teachers gave up on me without a fight. But I turned away. Wygrana z test dużo by znaczyła. We dwie dawałyśmy wiele energii przez cały czas spędzony w elicie. To jest dla mnie bardzo ważna chwila. Test jest niewiarygodna. Daję z siebie wszystko. Tak! Dalej, dziewczyno, tak! Obserwując Tess, bardzo się martwię. Zdecydowanie się poprawiła, odkąd byłam w elicie. Amando, lepiej pokonaj Tess. Wyobrażacie sobie, że Tess jest członkiem grupy A? To byłaby katastrofa. Amanda, Amanda musi się bardzo stresować, rywalizując ze swoją starą drużyną, ale teraz czuje, że naprawdę jest częścią Akademii Tańca i zrobi wszystko dla nas, dla nowej drużyny. Tak, Amando! Tak!
Tańcząc solówkę czuję się wspaniale. Myślę, że mój występ jest zdecydowanie lepszy od Tess i jestem bardzo szczęśliwa. Amanda tańczy niesamowicie. Nigdy wcześniej nie tańczyła aż tak dobrze. Jestem pewna, że jest dodatkowo mocno zmotywowana tym, że walczy właśnie z Tess. Po solówce Amandy już wiem, że nic z tego. Wybór jest oczywisty. Amanda wchodzi do naszej drużyny. Dzięki niebiosom! Amanda jest oficjalnie naszym 7. tancerzem. To też mi coś! To oznacza koniec Wielkiego Luciana, a ja zatrzymuję studio. Ale w drużynie jest nadal jedno miejsce, a zostały 2 osoby. Wychodzi na to, że Giselle zmierzy się z Danielem. Trochę się martwię, bo w pewnym stopniu nasze relacje się polepszyły ostatnimi czasy, a jeżeli teraz jesteśmy zmuszeni rywalizować, to zburzymy wszystko, co odbudowaliśmy. Dobrze! Za godzinę widzimy się tutaj. Tak. Daniel zdradził naszą przyjaźń, a teraz za to zapłaci. Właśnie siedzę w Hidalgo i kończę pisać pamiętnik kapitana drużyny tanecznej. Pamiętnik kapitana to taki zbiór mądrości wszystkich kapitanów, którzy przewinęli się kiedykolwiek przez Akademię Tańca. Są tu nawet zapiski zrobione przez pannę Kate. O pamiętniku mogą wiedzieć tylko i wyłącznie kapitanowie, więc próbuję utrzymać to w sekrecie. Cześć, Em. Cześć! Co robisz? Nic, nic. Dobra. Trochę to dziwne, że nie ma z nami Emily, bo zwykle była w pobliżu, kiedy potrzebowałam jej pomocy. Ale chyba będę musiała przywyknąć do samodzielności. Co u ciebie? Wiesz, jest ciężko. Wszystko tak strasznie szybko się zmienia. Dziwnie mi z tym, że James nie należy do grupy. Ta nowa drużyna na zawody jest bardzo dziwna. Do tej pory straciliśmy Jamesa, Huntera i Emily. A kto wie, kogo jeszcze stracimy. Brakuje nam też ciebie w drużynie. Wszyscy tęsknią. Mi też brakuje mnie. Dobra, muszę lecieć. O. Idziesz ze mną? Nie. Mam kilka rzeczy do zrobienia. Rozumiem. Dobra, to do zobaczenia. Tak, na razie. Pa. Pa. Pisanie pamiętnika pozwala mi zaakceptować fakt, że muszę ruszyć dalej. Wszyscy kapitanowie żegnali się w tym zeszycie, więc teraz moja kolej. No, Danielu, do działa. Powodzenia, Daniel! Trzymamy kciuki! Powodzenia. Nie dam się już nabrać na twoje gierki. Jasne. Jego głupie zagrania mi nie przeszkodzą. Dawaj, Danielu! Wygrasz! Bardzo utalentowany i kiedy na niego patrzę, to jestem pod wrażeniem. Ale on nie należy do zespołu. Więc naprawdę bardzo, bardzo chcę, żeby Giselle wygrała. Że Daniel bardzo się rozwinął. Jego solówka jest po prostu znakomita. Dlatego bardzo martwię się o moją. Tak! 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 Daniel! Dobra. To chyba najważniejsza solówka, jaką w życiu tańczyłam.
Miejsce w drużynie na zawody jest tak blisko, muszę po nie sięgnąć. Giselle jest rewelacyjną tancerką, ale nigdy nie widziałem, żeby tak tańczyła. Jest taka intensywna i silna, a tego wcześniej nie było. I chyba mało kto z Akademii ją o to podejrzewał. Za każdym razem uwielbiam patrzeć, kiedy Giselle tańczy. Ale dzisiaj jest inaczej. Daje niezłego czadu. Taniec to takie niewiarygodne uczucie, jakby się było gdzieś na chmurze. Wykonując tę solówkę, czuję, że moje miejsce jest w drużynie. Dobrze. Zostało jedno miejsce w drużynie na zawody międzynarodowe. Kto je zajmie? Giselle! Kiedy wszyscy na mnie wskazali, poczułam się wspaniale. Tak! Musiałem to zrobić. Podobnie ja. Tak wiele przeszłam. Grupa A, potem B i znowu A. To mój czas. To oznacza, że rywalizacja jest zakończona. Jeśli Kate myśli, że widzi mnie po raz ostatni, to się grubo myli. Oto oficjalna drużyna na zawody międzynarodowe. Dobrze, że rywalizacja się zakończyła, ale zdecydowanie dużo zmieniła. Straciliśmy niesamowitych tancerzy. Moja nowa drużyna. I muszę się przyzwyczaić. Raz, dwa, trzy, międzynarodowe! Hej, gratuluję awansu do grupy A. Dzięki. Od czasu zawodów krajowych coś się zmieniło pomiędzy mną a Talią, więc zamierzam z nią o tym porozmawiać i wyluzować się. Byłbym zawiedziony, gdybyś nie była w drużynie A. Czy czujesz to samo? Tak. Nie wiem, co teraz, kiedy Talia powiedziała, że czuje to samo, bo może i ja jej się podobam. A jeśli tak, to chcę spędzać z nią czas. Richelle? O, cześć. Co tu jeszcze robisz? Wiesz, słyszałam o twoim przesłuchaniu do drużyny na zawody, zanim odejdę z Akademii Tańca. Muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Przyszłam, żeby dać ci jedną rzecz. Co to jest? To największa tajemnica Akademii Tańca. To pamiętnik kapitana. Jej. Po co on jest? Każdy kapitan, który był ozdobą Akademii Tańca, coś w nim napisał. Każdy jeden? Ci najlepsi. Ale nie rozumiem, bo nie jestem kapitanem. Nie jestem nawet w grupie A. Obowiązkiem kapitana jest przekazać go osobie, która według niego sprawi, że Akademia będzie się rozwijać. Według mnie to Richelle. Może jeszcze tego nie wie, ale ja tak. Kapitan powinien wręczyć ten pamiętnik następnemu kapitanowi. A ja czuję, że ty nim będziesz. Oddanie tego pamiętnika jest bardzo ciężkie. Tak długo go miałam i on towarzyszył mi w trudnych chwilach. Jej, dziękuję.
Będę za tobą tęsknić. Też będę tęsknić. Powodzenia we wszystkim. Nawzajem. Czas spędzony w Akademii Tańca tak wiele mnie nauczył i nie wiem, co pocznę bez mojego studia. Ale dzięki temu wiem, że jestem przygotowana na wszystko. To zawsze będzie mój dom. Ale teraz czas ruszyć dalej. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie Urszula Szafrańska. Dialogi polskie Paulina Pietraszko-Łączyńska. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak-Masica. Wystąpili Zuzanna Galia, Julia Kunikowska, Lidia Sadowa, Julia Hatys, Natalia Jankiewicz, Magdalena Karel, Julia Jędrzejewska, Józef Pawłowski, Krzysztof Czapliński, Karol Osentowski, Maksymilian Bogumił, Rafał Fudalej i inni.